193 zawodników i zawodniczek, 49 klubów z całej Polski, 3 dni rozgrywek i 5 boisk. W Żyrakowie rozegrano otwarte Grand Prix juniorów młodszych i młodzików młodszych w badmintonie. Wysoki poziom sportowy, niezapomniana atmosfera i zacięta rywalizacja. Jedyny medal dla Podkarpacia w grze podwójnej młodzików młodszych zdobył zawodnik UKS Orbitek Straszęcin, Mikołaj Krystek. Poziom jest duży, bo to jest Grand Prix, bo są fajne nagrody i są dobrzy uczestnicy, jest jak pograć. Bardzo podoba mi się na tych zawodach, gdyż korty są bardzo fajne i chociaż hala jest, wydaje się, mała. Dzisiaj na zawodach jest fajnie, miło i fajnie się po prostu gra. Poziom trudności dosyć wymagający, a no, atmosfera bardzo fajna. To jest jeden z najbardziej dynamicznych sportów na świecie. Ze strony technicznej jest, uważam, bardzo dobrze. Wszystkie zasady są zachowane zgodnie z regulaminem sportowym Polskiego Związku Badmintona. Wszystkie zasady związane z obostrzeniami są przestrzegane. Udało nam się zorganizować ten turniej i dobiegł on w super sportowej atmosferze. Bardzo dobrze organizacyjnie wypadł, mimo tej trudnego czasu, jakim jest pandemia. Dzięki sprawnemu przeprowadzeniu turnieju przez sędziego głównego, pana Piotra Strzeka z Dębicy, którego pomysł na to, żeby odbyły się właśnie te sesje w kategoriach poszczególnych młodzika młodszego, juniora młodszego w różnych przedziałach czasowych, zdało to egzamin. Na hali nie było zbyt dużo osób, a chciałbym, tak jak powiedziałem wcześniej, do Żyrakowa przyjechało 193 zawodników z 49 klubów, więc było to przedsięwzięcie bardzo duże. Bardzo się cieszę jako gospodarz gminy Żyraków, że przepisy pozwalają nam, co prawda w reżimie covidowym, ale rozegrać zawody Grand Prix uczniów szkół podstawowych i średnich w Ambingtonie, z czego słynie nasza gmina w całej Polsce, i dlatego między innymi zostały przyznane te zawody naszej gminie. Spotykamy się na hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie i około 190 zawodników z całej Polski bierze udział w tych zawodach. Przede wszystkim to, oprócz tego, że są młodzi, to są sportowcami. No, każdy sportowiec ma, czy powinien mieć tą żyłkę i motywację, ale przede wszystkim rywalizację. Także no, oni zawsze z utęsknieniem czekają na jakikolwiek turniej, żeby móc się sprawdzić. Także ten turniej pierwszy mamy właśnie w tym roku. Mieliśmy wcześniej święta, wiadomo, że cały czas zawirowania ze szkołą. Także ta frekwencja tutaj bardzo liczna, no to też jakby jest chyba odzwierciedleniem tego właśnie, takiego długiego wyczekiwania, i w końcu możemy przyjechać i pograć. Także no, rywalizacja no, nakręca wszystko. Honorowy patronat nad otwartym Grand Prix juniorów młodszych i młodzików młodszych objął marszałek województwa podkarpackiego. Na rozgrywki zaprosił organizator, Podkarpacki Związek Badmintona, przy pomocy uczniowskiego klubu sportowego Orbitek w Straszęcinie, a także partnerzy gminy Żyraków, województwo i urząd marszałkowski województwa podkarpackiego, starostwo powiatowe w Dębicy, wójt gminy Żyraków, Centrum Kultury i Promocji gminy Żyraków, Zespół Szkół Publicznych w Żyrakowie, Zespół Szkół Publicznych w Straszęcinie i firmy.